Brauno o zatrzymaniu Giertycha. Mogło dojść do naruszenia tajemnicy adwokackiej. Roman Giertych został zatrzymany. Grzegorz Braun. Mogło dojść do naruszenia tajemnicy adwokackiej. Komentując zatrzymanie Romana Giertycha i przeszukanie w jego domu i kancelarii, Grzegorz Braun stwierdził, że w trakcie tych czynności tajemnica adwokacka mogła nie zostać potraktowana z należytą starannością. Polityk przypomniał, że Roman Giertych jest czynnym obrońcą. Roman Giertych, adwokat, a w przeszłości polityk, poseł, wicepremier i minister edukacji w rządzie koalicji PiS-LPR Samoobrona, został zatrzymany w czwartek w Warszawie przez CBA, na polecenie prokuratury regionalnej w Poznaniu. Prowadzi ona śledztwo w sprawie wyprowadzenia niemal 92 milionów złotych z giełdowej spółki deweloperskiej. W sprawie tej zatrzymanych zostało 12 osób. Podczas przeszukania jego willi Giertych stracił przytomność i trafił do szpitala. Prokuratura ma 48 godzin na przedstawienie mu zarzutów. Zatrzymano czynnego obrońcę, adwokata, a podjęte przez służby czynności polegały również na przeprowadzeniu przeszukania, rewizji w miejscu zamieszkania, w domu i w biurze kancelarii prawnej, którą prowadzi były wicepremier rządu Rzeczypospolitej Polskiej, zaznaczył Braun podczas konferencji prasowej, odpowiadając na pytania w tej sprawie. Romana Giertycha obowiązuje tajemnica adwokacka. Poseł przyznał, że adwokat nie ma immunitetu, ale jest czynnym obrońcą i w grę wchodzi tajemnica adwokacka. Doniesienia medialne, które do nas docierają, nasuwają bardzo poważne podejrzenie, że tajemnica adwokacka mogła nie być z należytą starannością strzeżona w czasie tych czynności, podkreślił. Odniósł się też do kwestii stanu zdrowia Giertycha, przekonując, że bez bardzo poważnych zarzutów nikogo nie powinno się pozbawiać wolności, w trybie zatrzymania na ulicy, a nie wezwania do prokuratury, gdyż taki tryb znamionuje jakąś najwyższą konieczność. Zdrowie i życie pana Romana Giertycha, to są teraz sprawy, za które pełną odpowiedzialność ponoszą najwyższe władze Rzeczypospolitej Polskiej, zauważył. Grzegorz Braun nigdy nie był klientem Romana Giertycha. Braun zaznaczył, że nigdy nie był klientem ani zleceniodawcą mecenasa Giertycha, ale upomina się o poszanowanie prawa i zasad. Jeśli winien, to na Boga, panowie ministrowie, funkcjonariusze, szybko do sądu i proszę mnie zaprosić na egzekucję wczesnym świtem, a na pewno stawię się jako państwowiec. Ale jeżeli robicie takie rzeczy w trybie pokazuchy, po to, żeby człowieka sponiewierać, jego azyl domowy pogwałcić i być może naruszyć tajemnicę adwokacką, to wtedy mam nadzieję, że dłużej klasztora niż źli przeora, i że Najjaśniejsza Rzeczpospolita upomni się o sprawiedliwość, tocząc szeroko spojrzeniem na wszystkie strony, powiedział. Braun mówił też, że być może do naruszeń prawa dochodzi nie tylko z jednej strony, i zaapelował o jednakowe kryteria dla wszystkich. Przypominam sobie inną sprawę zbywania działek wcześniej kupionych za śmieszne ceny. Chodziło o rodzinę aktualnego premiera Rzeczypospolitej Polskiej, pana Mateusza Morawieckiego. Więc jeżeli tropimy takie fenomeny w naszym życiu politycznym i ekonomicznym, to bardzo proszę, żeby Temida była w tej sprawie rzeczywiście ślepa, to znaczy, żeby bez względu na to, czy kto jest premierem obecnym, czy byłym, żeby służby pełniły swoją powinność, oświadczył prezes Konfederacji Korony Polskiej. Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn podał w czwartek, że materiał dowodowy zgromadzony przez CBA wskazuje na udział 12 zatrzymanych osób, w tym Giertycha, w procederze wyprowadzania środków ze spółki giełdowej, przywłaszczania tych środków, a także prania pieniędzy. Chodzi o 92 milionów złotych.